Cześć, kłaniam się, tu Marcin, a to mój kanał geograficzny Motyli Globus. Dziś o rankingu, który bardzo ciężko sporządzić. Gdy zastanawiamy się, jakie jest największe miasto świata, no to mamy problem, bo funkcjonują trzy rankingi, trzy zestawienia, trzy listy największych miast świata, w zależności od pomysłodawców tych list. I żeby było śmieszniej, wszystkie trzy są prawdziwe. Dlaczego tak jest? I czym się różnią, wytłumaczę Wam dzisiaj za pomocą piątaka, dwójki, jakichś miedziaków, ale to później, bo najpierw przeniesiemy się na dwa inne kontynenty. Albo trzy. W czasach, gdy ja uczyłem się geografii w szkole, największym miastem świata był Meksyk, Mexico City. Jeszcze zerkałem do podręczników, rzeczywiście funkcjonowało to jako największe miasto świata, ale jest to dawno i nieprawda, bo od tego czasu, od 20 kilku lat, pojawili się nowi w tym rankingu. Wcześniej, gdy geografii uczyli się nasi rodzice, no to największym miastem świata był Nowy Jork. Największe miasto Stanów Zjednoczonych, nigdy nie stolica. Lub Moskwa, pewnie niektórzy mówili o Moskwie, chociaż prawda jest taka, że Moskwa nigdy nie była nawet w pierwszej trójce w żadnym momencie historii. Jeszcze wcześniej Nowy Jork pokonał właśnie, wydawać by się mogło, niepodważalnego lidera, stolica największego imperium w historii świata, wiktoriańskiego Imperium Brytyjskiego, czyli Londyn. Wtedy geografii uczyli się nasi dziadkowie i prababcie. Ale co takiego się stało, że Nowy Jork, który wydawać by się mogło będzie jeszcze przez długi czas, tak samo jak Londyn, największym miastem świata, tym liderem nie pozostał? Aby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na miasto z góry. Holendrzy, którzy go założyli 4 wieki temu, nie mieli pojęcia, że osada w pierwszej połowie XX wieku rozrośnie się na kilka kilometrów na północ, a także obejmie sąsiednie wysepki i wyspy i dosięgnie oceanu. Potem po prostu już nie miał gdzie się rozrastać, więc już nie był i nigdy nie będzie największym miastem świata. Jedyne co, jak widzicie, to potrafi się rozbudowywać w górę, co pozwala mu troszeczkę zwiększać liczbę mieszkańców. W przeciwieństwie właśnie do miast Azji, które miały szerokie pole do popisu, i tutaj słowo pole jest niezwykle istotne, no i cała przyszłość należała właśnie do nich. Tym samym po jakimś czasie to właśnie miasta Azji, głównie Azji Wschodniej, zaczęły walczyć o pozycję naj. Większość ludzi mieszka w miastach. Do 2030 roku będzie to 60% z nas, czyli aż 5 miliardów. Na przestrzeni wieków, zwłaszcza ostatnich, ludzie migrowali i migrują ze wsi do miast, do lokalnych głównych ośrodków, do stolic, do metropolii, które były centralnymi ośrodkami nauki, kultury i handlu. Jak już wspomniałem, w roku 1900 miastem milionowym był Londyn. 100 lat wcześniej taką rolę pełnił Pekin, a w roku 1700, o czym mało kto wie, Ayutthaya, stolica Syjamu, dzisiejszej Tajlandii. I jest to jedyne tak duże miasto, które praktycznie do dziś zanikło. Po metropolii zostały jedynie ruiny. W roku 1300 największym miastem było Hangzhou w południowych Chinach, którym zachwycał się sam Marco Polo, pochodzący z Wenecji, która notabene w tym czasie miała zaledwie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, we wczesnym średniowieczu żadne europejskie miasto nie mogło poszczycić się mianem największego, w przeciwieństwie do Bagdadu, Fezu, Kaifengu, Xian czy Kairu. Największym miastem ówczesnej Europy była muzułmańska Kordoba. Nieco wcześniej, można powiedzieć, Konstantynopol. Tym sposobem cofamy się do roku zerowego, w którym akurat na pytanie, jakie jest największe miasto świata, bezsprzecznie należało odpowiedzieć milionowy Rzym. Dziś jednak ta odpowiedź nie jest tak prosta i oczywista. Miasta dynamicznie pęcznieją, tak byśmy to mogli nazwać, rozrastają się.
szczególnie w Azji i Afryce. Weźmy taki Mumbai na przykład. Kiedyś Bombaj. Mumbai jest największym miastem Indii i w wielu rankingach gdzieś tam aspiruje do tej czołówki. Do Mumbaju codziennie przybywa 300-400 osób, nowych mieszkańców, w 90% pochodzących z indyjskiej prowincji. Jeśli dodamy wszystkie dni do siebie, to w ciągu miesiąca mamy ponad 10 tysięcy nowych mieszkańców, czyli tyle, ile mieszka osób w średniej wielkości mieście powiatowym w Polsce. Co miesiąc przybywa takie miasteczko w Mumbaju. Chiny. W Chinach już teraz mamy 45, może 46, bo czas tak idzie do przodu, że być może ta liczba jest nieaktualna, miast powyżej miliona mieszkańców i 25, może 26, miast większych od Warszawy. Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Albo Pekin. Przez wiele, wiele lat największe miasto świata, oczywiście Chin. Ale to nie Pekin jest największym miastem w Chinach. Największym miastem Chin jest Szanghaj. Już Szanghaj. Gigantyczne miasto, rozszerzające się bardzo szybko. Już dawno przekroczył 30 milionów i zbliża się do 40 milionów. Okej, ale idąc dalej w tym tłumaczeniu, dlaczego mamy różne największe miasta świata, nie wszyscy uważają Szanghaj, że jest naj. Weźmy pod uwagę na przykład, że Tokio z Yokohamą to jest bardzo udane małżeństwo, przykładne, i tworzą obszar metropolitarny, który jest dużo, dużo większy od Szanghaju. Tokio, Yokohama już dawno przekroczył 30 milionów mieszkańców. 40 milionów mieszkańców. I tym samym wciąż dzierży miano największego zurbanizowanego obszaru na świecie. Czyli ma prawie tyle, co Polska. Skąd więc ten chaos informacyjny i te wszystkie nieścisłości? Żeby zrozumieć właśnie te nieścisłości i dlaczego będziemy mieć trzy miejsca na świecie, które będą zawsze aspirowały do miana największych miast, trzeba sobie przypomnieć właśnie takie terminy jak aglomeracja, metropolia, obszar zurbanizowany i do tego przydają się te pieniądze, monety, o których mówiłem na początku. Oto półmilionowe miasto. Wszystko poza nim nas nie interesuje. Niesłusznie. Miasto wraz z sąsiadującymi mniejszymi albo dużo mniejszymi to zespół miejski tworzący aglomerację. Jeśli 5 zł odmienimy dwójką, to stracimy wyraźnego lidera i mamy kilka równych sobie większych miast. Całość nazywamy konurbacją. Wracając do aglomeracji, jeśli ta jest większa oraz wyróżnia się na tle kraju, może w całości obszaru zurbanizowego tworzyć tak zwaną metropolię. Proste, prawda? I jeszcze Chiny. Chiny są jednak poza skalą. W ten sposób, mam nadzieję, zrozumieliście, że nie można powiedzieć o jednym liderze wśród największych miast świata i że mamy taki trójpodział i trzy uzupełniające się, ale prawdziwe rankingi. Więc, reasumując, powtórzmy sobie, że największym miastem świata, licząc je tylko w obrębie granic, czyli największą pięciozłotówką świata, jest Szanghaj. Ma 24,5 miliona mieszkańców. Drugie jest Karachi, to niespodzianka, a na trzecim Pekin. Największy zespół miejski tworzy Tokio z 37 milionami ludzi. Na drugim miejscu znajduje się Dżakarta, a na trzecim Delhi. Choć jako miasto jest mniejsze od Mumbaju. Największy obszar metropolitalny tworzy Tokio z Yokohamą i okolicami. To ponad 40 milionów mieszkańców. Na drugim miejscu jest Szanghaj z przeległościami, a na trzecim Dżakarta również z przeległościami. Dżakarta wydaje się czarnym koniem walki o wyższe cele w przyszłości. Jeśli jednak za metropolię uznamy dość nowy twór, taki jak chińskie Pearl River Delta, no to mamy deklasację, bo ten obszar liczy sobie ponad 50 milionów mieszkańców. A co w sytuacji, gdy te metropolie rozrastają się dość mocno i gdzieś tam w perspektywie nawet 200-300 km łączą się z innymi? Wtedy powstaje megalopolis. Takich megalopolis jest na świecie już trochę. Pierwsze powstało w Stanach Zjednoczonych pomiędzy Bostonem
a Filadelfią i Waszyngtonem, i one przypominają taką podłużną strukturę lekko zawiniętą zazwyczaj bumeranga lub banana, stąd potoczne określenia w Europie, na przykład błękitnego banana, czyli megalopolis ciągnącego się od północnych Włoch przez Szwajcarię po kraje Beneluxu, złotego banana czy zielonego, do którego należą miasta i aglomeracje Polski. Dzięki za te 10 minut. Mam nadzieję, że Wam się podobało i pomysł na kanał, i odcinek. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, ale potraktujcie to też jako zabawę albo wyzwanie. Na mapie obok odwróconej Azji umieściłem kilka znaczników, a ten z subskrypcją znajduje się tam, gdzie są Himalaje. Do zobaczenia. Celujcie.